Ulica Żeromskiego w Świdnicy, stoję tyłem do numeru 4. Natomiast ten ciekawy budynek z 1892 roku wygląda tak. Troszeczkę zaniedbany, ale jakieś piękno w nim jeszcze pozostało. Musiał to być jakiś pałacyk czy coś. Okolica wygląda tak. Tam idziesz w kierunku stacji kolejowej. Ulica Muzealna. Jeszcze raz ten budynek. I to chyba ulica Żeromskiego. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia. 9 listopada 2014 roku. Niedziela. Róg ulicy Żeromskiego i Komunardów w Świdnicy. No i taki sobie ciekawy budynek, w którym znajduje się restauracja Arkadia. Nowy dach, nie? Nowy dach, zdecydowanie. I obiady za 12 zł w restauracji. Tutaj Żeromskiego. A tutaj Komunardów w Świdnicy. Róg ulicy Jagiellońskiej i Księcia Bolka. Stoję przy Księcia Bolka 20 w Świdnicy. No i ciekawa kamienica na rogu. Widać, że niewiele zmieniła się od czasów poniemieckich. Listopad 2014 rok. I jeszcze inne ujęcie na kamienicę róg Jagiellońskiej i Księcia Bolka w Świdnicy. Ciekawy kompleks kamienic. Idę dalej wzdłuż Księcia Bolka. A to też kawałek ulicy Jagiellońskiej. Stoję na Księcia Bolka. Widać, że nawet odremontowane.